Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Pochylimy się dzisiaj nad wywiadem, którego udzielił dyrektor Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Opublikowane to było 15 stycznia 2021 roku, a generałem, nad którym się będziemy pochylać tego dnia, będzie generał brygady Artur Demczak. Jeśli dobrze pamiętam, to jest ze stajni WOT-u generał, tak? Z tego pionu oficerów, którzy zdecydowali się związać swoją karierę właśnie z tworzeniem WOT-u. On już w WOT-cie oczywiście nie jest i budował od podstaw instytucję nową, tą właśnie ten biuro do spraw programu zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. To ma być taki hub, który dzięki efektowi synergii zwiększy nasze możliwości zaciągania rekruta, dzięki czemu nasza zawodowa armia mobilizowana na czas wojny będzie dużo bardziej sprawna i gotowa i te brakujące setki tysięcy już poborowych, których można, czy właściwie żołnierzy po zetce, których można z rezerwy wciągnąć do wojska, czego nie mamy, tą stratę można uzupełnić, będzie dzięki wysiłkowi generała Artura Demczaka, który na pewno nie jest generałem z moich marzeń i nie jest, mógłby być, ale więcej uczciwości intelektualnej i mówienia tak, jak wie, że jest, niż mydlenia oczu, do którego przechodzimy i nad którym się pochylimy. Instytucje budowaliśmy od podstaw. Konieczne było utworzenie etatów oraz opracowanie procedur, struktur, procedur i niezbędnych dokumentów umożliwiających. Stopniowo zaczęliśmy przejmować nadzór nad programem Legii Akademickiej i tak dalej, i tak dalej. Warto tu zwrócić uwagę, że Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej, oprócz swojej modnej nazwy, może się pochwalić tym, że dzięki efektowi synergii, właśnie tak modnemu dzisiaj, możemy coś uzyskać, dlatego że do efektu synergii, tak jak do tanga, trzeba dwojga co najmniej. Kto może współpracować z generałem Arturem Demczakiem? Departament Kadr MON też się chyba tym zajmuje. P1 Sztabu Generalnego też się chyba tym zajmuje. Departament Szkolnictwa Wojskowego MON też się takimi sprawami zajmuje. Biuro do Spraw Organizacji Proobronnych i kilka innych instytucji. Mamy efekt synergii przez budowanie kolejnych instytucji, które będą zwiększać nasz efekt synergii, w związku z czym, jak pewnie zaraz nam pan generał wykaże, nie będziemy mieli żadnego problemu z rezerwami, przeszkolonymi rezerwami dla Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego jestem pełen optymizmu? Bo pan generał jest pełen optymizmu i wierzy, że efekty działań będą widoczne w ciągu najbliższych 2-3 lat, czyli 2023-2024 rok to jest ten rok, kiedy będziemy mogli pana generała z czystym sumieniem rozliczyć z farmazonów, które nam tutaj opowiada. Już dziś mamy 11 tysięcy uczniów w klasach mundurowych objętych programem MON. Panie generale, ja chętnie z panem porozmawiam, jak będzie miał pan ochotę, jeśli znajdę czas, ale znalazłbym dla pana. Czy pan naprawdę uważa, że absolwenci szkół z klas mundurowych będą wnosili cokolwiek, nawet mam na myśli zapał, nie tylko umiejętności, z perspektywy potrzeb rezerw Wojska Polskiego, z perspektywy Wojska Polskiego, czy pan naprawdę nigdy nie był w kontakcie z żadnym nauczycielem klasy mundurowej, nie widział pan uczniów klas mundurowych, żeby mówić o tym jak o czymś pozytywnym? Bardzo chętnie usłyszałbym pana opinię na ten temat. Jeżeli pan się zgodzi na wywiad, oczywiście będzie autoryzowany i umieszczone będzie tam tylko to, co pan potwierdzi i zatwierdzi, bo uczciwość oczywiście zobowiązuje. 11 tysięcy uczniów w klasach mundurowych. Ja już jestem spokojny, nie wiem jak państwu. Do tego 10 tysięcy studentów, którzy przeszli szkolenie w ramach Legii Akademickiej. Mamy 2021 rok, Legia Akademicka na pewno będzie doskonałym źródłem rezerw. Doskonałym źródłem podoficerów i oficerów na wojnę pełnoskalową. I pan generał w to wierzy. Gratuluję, jeśli wierzy, jeśli nie, a raczej myślę, że nie. Szkoda, że sumienie jest tak zszargane. Jak się domyślam, że jest, chociaż oczywiście mogę się mylić. Może to intelekt jest zszargany.
Można rzec, że liczebnie to kolejna albo nawet dwie dywizje Wojska Polskiego. Właśnie dlatego pozwalam sobie na takie kpienie z pana generała, bo on porównuje 10 tysięcy uczniów klas mundurowych i 10 tysięcy osób po przeszkoleniu w Legii Akademickiej do dwóch nowych dywizji, że to są to kolejne albo nawet dwie kolejne dywizje Wojska Polskiego. Nie mam w zwyczaju używać słów uznawanych za, powszechnie za obelżywe, natomiast różne takie słowa znane w języku elfów, krasnoludów czy ludzi pchają się na usta. Czy pan generał Dębczak naprawdę uważa, że to będzie liczebnie to kolejna albo nawet dwie kolejne dywizje Wojska Polskiego? Dobrze, pomyślmy sobie. Dwie kolejne dywizje. Dzięki uczniom liceum z klas niesłynących z jakości nauczania i dzięki Legii Akademickiej. Na pewno będziemy mieli mechaników do chałupic. Nie, jednak nie. Dobrze, to będziemy mieli celowniczych do czołgów. Nie, nie, bo po tych szkołach też się nie nadadzą i po Legii. Oficerów sztabowych jednak nie będziemy mieli. Oficerów od logistyki i od zaopatrzenia nie będziemy mieli. Specjalistów od zaopatrzenia nie będziemy mieli. Po Legii Akademickiej albo po szkole mundurowej. Kierowców czołgów czy BWP-ów też nie. Oficerów artylerii nie. Oficerów od naprowadzania artylerii i lotnictwa też nie. Specjalistów od obsługi skomplikowanego sprzętu PPK-i czy przeciwlotnicze zestawy jakieś. Nie, nie, tam też ich nie uzyskamy. Kogo my uzyskamy? Zające. Nie, moment. Zające to są ludzie, którzy są z tyłu w BWP-ie i oni muszą być karni. Czy uczniowie klas mundurowych będą karni? No nie. Może być z tym kłopot. Kogo my osiągniemy dzięki tym ludziom z Legii Akademickiej i klas mundurowych, panie generale? Dwie kolejne dywizje liczebnie. Do tego dochodzi ponad 10 tysięcy członków organizacji preobronnych, którzy dzisiaj stanowią silne społeczne zaplecze armii. Co to znaczy społeczne zaplecze armii? Ja nie wiem. Warto wiedzieć, że na pewno będziemy mogli rozliczyć w ciągu 2-3 lat pana generała, bo sam powiedział, że będą efekty jego pracy po takim czasie. Ale ci legioniści i ci uczniowie z klas mundurowych, jako oficerowie sztabowi albo oficerowie artylerii, którzy będą nastawy wprowadzać do wyrzutni rakietowych albo obsługiwać artylerię na poziomie nie tylko ładowania pocisków. Dwie dywizje. Ale dobrze, zobaczmy, jakie już pierwsze wnioski ma pan generał. Pytanie otrzymał takie. W celu osiągnięcia założonego celu ma pomóc tu wprowadzany we wrześniu nowy system rekrutacji do armii. Zdecydowanie tak. Nowy system rekrutacji do armii to jest skrócone przeszkolenie przygotowawcze do 30 dni, jeśli pamiętam dobrze. Czy w 30 dni można wyszkolić szeregowego? Jak Państwo spojrzą na styczeń 1945 roku, o tym mówił doktor habilitowany Centek u nas. Nie wiem, czy ten w jakiej kolejności film, materiały się pojawią. Jest taki okulnik ze stycznia 1945 roku z Wehrmachtu, że pod żadnym pozorem nie należy na front wysyłać żołnierzy, którzy mają czas przeszkolenia krótszy niż 6 tygodni. Proszę pamiętać, styczeń 1945 roku to jest katastrofa frontu wschodniego, to jest zawalenie się kilku armii niemieckich i przesunięcie frontu z Wisły na Odrę. I nawet w takiej sytuacji nie należy wysyłać na front żołnierzy, którzy mają przeszkolenie krótsze niż 6 tygodni. Ale według polskiej reformy po 30 dniach chęć szczera zrobi z ciebie żołnierza Rzeczpospolitej trzeciej i pół. No a po czym widać, że te pierwiosnki tego, że to się udaje, że pomysł jest dobry i że generał jest spokojny co do tego, jak będziemy go oceniać za 2-3 lata. Otóż tutaj cytat. Kandydaci bardzo pozytywnie odbierają te zmiany.
kandydaci na żołnierzy bardzo pozytywnie odbierają te zmiany. A ciekaw jestem, co na to szef sztabu generalnego. Ciekaw jestem, co na to dowódcy plutonów, dowódcy kompanii, jakie są ich opinie. To myślę, by było bardziej interesujące dla nas niż opinia rekruta, który ma służyć, ma wykonywać swoje obowiązki z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy, bez których nie ma armii po prostu, tak? Oni są kośćcem, mięśniami całej armii. Natomiast oni nie są w wojsku po to, żeby było im dobrze czy pozytywnie. Ale to nie jest jedyny wskaźnik, marker, którego używa pan generał, żeby wskazać na to, że kierunki jego instytucji, przepraszam, biura do spraw programów zostań żołnierzem Rzeczpospolitej idą w dobrym kierunku. Kolejny taki znacznik. Na internetowym portalu rekrutacyjnym zarejestrowało się ponad 14 tysięcy osób. Codziennie przybywa średnio 100 kolejnych ochotników. Świadczy to, że formuła, którą dziś w procesie rekrutacji stosuje większość cywilnych firm i korporacji, sprawdza się także w wojsku. Wydaje mi się, że nie ma nic innego, cytując klasyka, nic bardziej różnego niż życie cywilne i wojskowe. A trzeba pamiętać, że zbliżamy się do okresu, w którym odejdą fachowcy z wojska i to nawet obiektywnie może fachowcy. To znaczy szeregowi, korpus szeregowych zacznie się opróżniać z pierwszych osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne i tą dziurę będzie trzeba załatać. A wojsko, zwłaszcza w czasach kryzysu, to dochodzi do wielu, może dopiero wtedy do wielu, że to jest miejsce, w którym można zginąć, w którym pieniądze naprawdę nie są w stanie zrównoważyć pewnych nieprzyjemności, które będą doświadczane przez tych, którzy zdecydują się być żołnierzem. Stąd właśnie posłuszeństwo i regulaminowa hierarchia jest niezbędna, a nie dobre samopoczucie osób, które się zgłaszają na unitarkę. 14 tysięcy osób się zgłosiło, dwie dywizje liczebne się zgłosiły z Legii Akademickiej i klas mundurowych w sumie. No to już możemy być bezpieczni, bo będziemy, zakładając, że to wszystko się udało, że te wszystkie osoby, tak, tutaj na chwilę, załóżmy, że pan generał ma rację w większym stopniu niż mu się wydaje. Wszystkie 11 tysięcy uczniów z klas mundurowych, wszystkie te panienki z kucykami z tych klas mundurowych się świetnie nadają na oficerów sztabowych, oficerów JTAC-ów. No po prostu będą się nadawać świetnie na każdą funkcję, którą im damy. Do tego mamy 10 tysięcy legionistów z Legii Akademickiej. To jest 20 tysięcy ludzi. Do tego mamy te 14 tysięcy osób, które się zarejestrowało na portalu. Mamy to już 3 dywizje. Mamy kilkanaście razem 20, 35 tysięcy ludzi. Ile rocznie było w Zetce? Ponad 100 tysięcy? Około 100 tysięcy? Pomiędzy 100 a 150 tysięcy? Tu mamy 35 tysięcy ludzi, którzy mają 2 lata na sprzęcie, którzy są w koszarach, którzy się szkolą bez przerwy. To jest nieporównywalne i jeżeli myślimy o prawdziwej wojnie, to przestańmy zabawiać się PR-em. To jest kolejny marker tego, jak państwo nasze upadło, jak jest żałosne. Jest zniewolone, nie jest samodzielne, chociażby od 2009 roku, tak, od słynnego długopisa, który nie chciał zrobić tego, co mu kazał pan prezydent. Niech mu ziemia lekką będzie, prezydent Kaczyński. Jesteśmy nie tylko formalnie państwem zniewolonym, patrz umowa z sierpnia 15 roku, zeszłego roku, czy patrz właśnie grudzień 2009 roku. Jesteśmy też nieformalnie spętani, ale nie wykopiemy się z tego, mając takich generałów, którzy będą zapraszać do współpracy różne nowe organizacje proobronne, również takie, które dotąd z różnych względów na taką współpracę się nie zdecydowało. Co możecie dać? Pieniądze? Dostęp do poligonów? Bo chyba nie profesjonalizm. Nie wiem, jaki jest sens tych form współpracy, które proponują panowie. Dalej, strzelnica w powiecie. Strzelnica w każdym powiecie. Mój Boże. Nie wiem, to nie może być już chyba naiwność po tych 3 latach.
To jest program nieskuteczny, co widać. Program, który jeśli ułatwią, jak można ułatwić współpracę publiczno-prywatną, do której nikt z prywatnej strony nie chce się zgłosić, zmniejszając restrykcje, kontrolę finansową, zwiększając możliwości kradzieży pieniędzy publicznych. Czy to jest naprawdę metoda na to, żeby było więcej strzelnic w Polsce? Może po prostu zmienimy ustawę o broni i amunicji tak, żeby to właściciel terenu mógł podpisywać regulamin strzelnicy i nie będzie kłopotu ze strzelnicami w ciągu 3 miesięcy w Polsce, a nie tak jak teraz, gdzie wójt gminy ma to robić i najczęściej tego robi wszystko, żeby tego nie zrobić. Utrudnia nielegalnie bardzo często zakładanie strzelnic, poza merytorycznie. No ale tak, po co proste rozwiązania znane od setek lat, więcej wolności dla ludzi, więcej odpowiedzialności dla ludzi? Jak można się bawić w dwie liczebnie, co do liczebności, tak? Dwie kolejne dywizje dzięki klasom mundurowym i szkoda gadać. Plany na kolejny rok. Współpraca międzynarodowa. Tak, no bez współpracy międzynarodowej na pewno nie będziemy mieli większych rezerw. A z czym się wiąże współpraca międzynarodowa dla oficerów zawodowych, czy jak się kiedyś mówiło, służby stałej? W praktyce na dzień dzisiejszy to wszyscy oficerowie wiedzą. Jest to bardzo silny, pozamerytoryczny argument, żeby wszystko robić we współpracy międzynarodowej, a nic samodzielnie. Bo nie mamy być samodzielni, nie jesteśmy samodzielni i nie będziemy samodzielni z takimi generałami, jak ten, który udzielił tutaj wywiadu. Panie generale, szkoda, że pan udzielił tego wywiadu, albo że ma pan takie nastawienie moralne, jakie pan przedstawił w tym materiale, który tutaj skomentowaliśmy. Jeśli link do wywiadu nie będzie w pudełku, proszę w komentarzu zaznaczyć, to od razu uzupełnimy, bo powinien być oczywiście, żeby Państwo mieli dostęp do materiału źródłowego. Dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam, że tym panem generałem zająłem Państwu czas. Czas najwyższy, żebyśmy z imienia i nazwiska mówili o tych ludziach, którzy mogliby być kompetentni, mają możliwość bycia kompetentnymi ludźmi, kompetentnymi generałami, ale postanowili tego nie zrobić. Panie generale, wierzę w pana inteligencję, nie wierzę w pana uczciwość intelektualną. I dopóki z tym mamy problem w administracji, nie tylko mundurowej, nic w tym kraju nie będzie lepsze. Obłuda rządzi w tym kraju w sposób, który jest nieznośny. Nieznośny. I mam nadzieję, że jeśli przyjdzie, a pewnie w końcu przyjdzie zamieć dziejowa, która to zmiecie, za którą zapłacimy też własną krwią jako obywatele, będziemy mieli w pamięci, do czego doprowadziła Rzeczpospolita III i pół, do czego doprowadziło 30 lat żałosnej demokracji w tym kraju. I zaczniemy budować od nowa. Żeby to robić, musimy najpierw postawić diagnozę, musimy patrzeć w przeszłość, patrzeć geograficznie, gdzie indziej, które państwa dają radę modernizować wojsko, które państwa mają zdolności w pozyskiwaniu nowego sprzętu, które państwa mają zdolności w zakresie dyplomacji. W każdym z tych przedziałów państwa demokratyczne coraz bardziej pokazują swoją indolencję, niekompetencje. Jedyne, co potrafią, to propagować demoralizację i zniszczenie na wszystkich innych, żeby byli tak samo obezwładnieni jak one właśnie. Dziękuję i do usłyszenia.